Dzień dobry, drodzy widzowie. Zapraszam do rozmowy, o którą wielu z Was prosiło, ale też było bardzo wiele głosów ogromnego oburzenia, że taki gość będzie. Chciałam również podziękować, że możemy być właściwie tym razem my gośćmi w domu u naszego rozmówcy Jerzego Urbana i również podziękować jego żonie Małgosi Daniszewskiej, która pośredniczyła w umówieniu nas na tę rozmowę. Zapraszam i myślę, że będzie bardzo interesujące. Dzień dobry, Jurku. Dzień dobry, Moniko. Jakże się cieszę, że wreszcie udaje nam się spotkać i porozmawiać, bo prawie od samego początku istnienia mojego programu bardzo duża część widzów prosiła o rozmowę z tobą. Co prawda, jak ogłosiłam tę rozmowę, to zrobił się wielki skandal i mówili, że nie będą więcej oglądać tego programu. Ale to kłamią, bo... Obejrzą? Ponieważ oni mówią, że nie będą oglądać wtedy, jak ich się czymś zaskakuje, jak są oburzeni. Ale oni to lubią. No. Lubią, żeby mogli nienawidzieć to, na co patrzą i lepszego ode mnie nie znajdziesz do wyrazów oburzenia. Oburzenia? No chyba rzeczywiście, chociaż jak zapraszam też kogoś z Konfederacji, to też jest oburzenie z drugiej strony. No, trudno, żeby nie było już takie skrajności. To... Jurek, pytałam się ciebie, zanim zaczęliśmy tutaj teraz rozmowę, na ile właśnie powiedziałam, ile żyjesz wspomnieniami, a na ile aktualnościami? Powiedziałeś oczywiście, że aktualnościami. No mnie słabo obchodzi przeszłość, szczególnie, że ja mam fatalną pamięć. I w związku z tym wszyscy mi pamiętają przeszłość, a ja jej nie pamiętam. Pamiętasz. Wyparłeś może. No tak, bo podła ona była, ale dalej jest paskudna, więc musiałbym się wypierać codziennie, a to za duży wysiłek i ja się lubię przecież. Ty siebie lubisz. Takie nawet pytanie miałam, czy ty lubisz Jerzego Urbana? Ja właśnie podejrzałem to pytanie. Aha, i zapewniam, że bardzo lubię Jerzego Urbana. No i też jest dużo osób, które lubi Jerzego Urbana i rzeczywiście, jak dobrze wiesz, są to bardzo młode osoby, które nie znają historii, a bardziej znają ciebie z filmików. Pomogłem Bidenowi wygrać. Uczyłem go biegać przed kamerą. I ja zapamiętałam, nie zapisałam, ale to taka dyskusja, która była i tam się pojawiały takie głosy. Mam 20 lat, jestem studentką i uważam, że Jerzy Urban jest bardzo dowcipnym starszym panem. Chciałabym mieć takiego dziadka. Po czym ktoś podpisuje się i odpowiada. Ja też mam 20 lat i wiem, kto zabił, uwaga, Popiełuszkę. Nie. Grzegorza Popiełuszkę. Czyli połączenie tych dwóch osób i co pokazuje, że młodzi ludzie tak, coś wiedzą, ale historia tak nie do końca. To jest tak, jak z tej, chyba to ubyło u Nabokowa, że jakieś studentki przychodziły do profesora filologii rosyjskiej w Stanach i mówiły, że uwielbiają Tołstojewskiego. To trochę tak. Powiem ci, że mnie zaskoczyło twój... znamy się wiele lat i ty operujesz taką ironią, autoironią, sarkazmem i też pewnym dystansem do rzeczywistości. A tutaj, kiedy teraz... rozpętała się taka entuzjastyczna burza powrotu Tuska do polityki, to też myślałam, że będziesz do tego podchodził w jakiś sposób z dystansem. Bo to trochę, ja miałam wrażenie, że to ogłoszenie
że Donald Tusk wraca do Polski, wraca do polityki i jest to trochę przyjmowane trochę, jak przyjeżdżał Ojciec Święty w latach 80. do Polski i że teraz Tusk przyjedzie i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi. Taki jest to entuzjazm. I mnie trochę zaskoczyło, że ty w ostatnim swoim wstępniaku do Nie też piszesz, że jesteś teraz cenzorem, bo nie chcesz, żeby ktoś Tuska krytykował i chyba nawet używasz takiego sformułowania, uwielbiam Tuska. No cóż, no, ja Tuska osobiście nie znam. Nigdy nie miałem zaszczytu spotkać go, czy podać mu rękę, czy widzieć go w ogóle. Nigdy go nie widziałem. Mm-hmm. Żywcem. Ja też. To palimy. Jak zabawa, to zabawa. To będzie pierwszy program, gdzie będą palone papierosy na wizji, bo bardzo często z naszymi gośćmi palimy w przerwach, czy też po programie. A tutaj... I kiedy Tusk był premierem, to ja go w swoim tygodniku nie jebałem, ponieważ liberał, a ja się uważałem za lewicowca. Więc taka była moja psia powinność. Jednakże kiedy Tusk wyjechał i został prezydentem Europy, to wówczas pierwszego od dawna, to znaczy w każdym razie pierwszego od czasów Kwaśniewskiego, męża stanu na skalę światową i umysł na skalę światową i czegoś, co było na tle polskiego gumna, nie myli z gównem. Wiem, co znaczy gumno, tak? Tak. Coś w ogóle olśniewającego. No i wtedy zakochałem się w Tusku, ponieważ polska polityka jest tak mizerna i żałosna, że coś takiego jawiło mi się jakimś pięknym motylem. Nawet ostatnio napisałem, że chętniej słucham teraz Tuska niż tych kompozytorów klasycznych, których należy słuchać, jak tamte Bachy, Beethoveny i inne Mozarty. I podtrzymuję to, bo Tusk to jest piękna melodia. Ale ta piękna melodia ileś lat temu spieprzyła z Polski i tak naprawdę ułatwiła Prawu i Sprawiedliwości, którego nie znosisz, dojście do władzy. Nie zgadzasz się? Nie. Dlatego, że Tusk nie wyjeżdżał jako silny mąż stanu wewnątrz Polski. On stał się silny dopiero wtedy, kiedy zaimponował Polsce tym, że stanął na czele Unii Europejskiej. No tak to przyjmowano, no bo z tym na czele to oczywiście nie jest prawda, bo to jest jedna z nie najważniejszych instancji Unii Europejskiej, Rada Europy. W każdym razie Tusk urósł siłą rzeczy i bardzo urósł w moich oczach, bo jawił się samą mądrością, samym wdziękiem, w samym imponującym wymiarem męża stanu. No to cóż tu mówić, no po prostu. Przecież ja jestem polskim Polako-Żydem, ale mniejsza o tego Żyda, tylko Polakiem. Wstyd powiedzieć, ale Polakiem.
Więc coś, taki kwiat, który wyrósł na tym polskim nieurodzajnej ziemi, na tej polskiej nieurodzajnej ziemi, wydawał mi się czymś niezwykle imponującym. I to wrażenie nie minęło. Czyli trochę kochasz się w Tusku. Tak, co oczywiście wiem, że Tuskowi by się bardzo nie podobało. Nie podobało. On by w tym momencie splunął i zajmował się stanem wojennym i urbanym rzecznikiem. No tak, czyli a jak znosisz taką nieodwzajemnioną miłość? No doskonale, bo tak jak każdy nastolatek i każda nastolatka znoszą miłości do swojej miłości, do jakichś tam piosenkarzy światowej sławy. Aktorów. Aktorów. Modelek. Mhm. To już sam bo już dziewczyny nie lubią modelek. Dziewczyny nie lubią, ale lubią modeli, więc to może być tak. Czyli też nie masz mu za złe tego, że kiedy odszedł i została wtedy premierem, no wiadomo, że przez niego namazana pani Kopacz. No i wtedy to rzeczywiście, co prawda bardzo moi widzowie teraz w związku ze szczepionkami, z COVID-em, to też się pojawiają głosy, że to była taka minister i w związku z tym, że była lekarzem, która nie zakupiła tych szczepionek wtedy na z ptasią albo świńską grypę, już nie pamiętam. No była i świńska, i ptasia. Ale już właśnie nie wiem, co za jej czasów, to która to była z tych grypy. Ja też nie wiem. Nie pamiętam. Też Kopacz mnie jakoś raziła jako człowiek i polityk. Jakieś takie babsko, a jestem feministą. Podobno. No, ale ona jest nie bardzo kobietą. To jest raczej kobieton. A kobieton. Tak. A powiedz, bo to się od razu nasuwa, chociaż o co innego chciałam zapytać. Jak ci się podobają współczesne polskie feministki? Bo powinny ci się podobać, bo krzyczą wypierdalać, marzą po kościołach, a jednocześnie no, są te ukraińskie z femininu, które chodzą z gołym biustem. Więc powinny ci się feministki podobać? No bardzo mi się podobają feministki. Choć niekiedy są to brzydactwa. No ale trudno. Jak jest feministka, to może być ropuchą, aby była feministką. A co dla ciebie jest taką właśnie istotą feminizmu, która ci się podoba? No, w feminizmie nie podoba mi się antymęskość. Żeński szowinizm. Jestem zwolennikiem równouprawnienia płci. A z tym skrajny feminizm się bardzo kłóci. Zgadzam się. No jak się zgadzamy, to nie mamy o czym mówić. Już nie. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Państwu. Powiedziałeś, że właśnie nie żyjesz za bardzo wspomnieniami, a tą aktualnością. No i powiedz, to byłeś człowiekiem od lat związanym z lewicą. Skaleczony też przez tą lewicę. Odtrącony w latach 90., prawda? Chcieli się odciąć, chcieli nową, tą słynna historia, kiedy wygrywają wybory chyba w 93 roku i wy z Małgosią jedziecie do nich z szampanem, no i potem cały show jest skradziony, bo głównie są zdjęcia Urbana, który się cieszy, pokazuje szampana, no i znaczy, że no to nie jest ta nowa lewica, tylko znowu komuna wróciła. No i trochę mieli do ciebie o to żalu, odcinali się. Jak wiele w moim życiu, to był przypadek. Bo ja nie planowałem wkroczenia z tą butlą szampana i nie planowałem tego, że zabiorę widowisko przywódcom lewicy. Tylko ja pilotowałem nieżyjącego już Ludwika Stomy z Paryża. Felietonistę polityki. Felietonistę polityki i nie tylko.
Jako jego przewodnik pojechałem z nim, bo on chciał widzieć wieczór wyborczy lewicy. I nie to tfu, to było nie do ciebie, a do osy, która przyleciała, przepraszam. Osa bardzo. Albo komar chyba nawet może. No i ja szedłem do Kwaśniewskiego, po prostu szukając Kwaśniewskiego, żeby przedstawić mu Ludwika Stommę, profesora Sorbony zresztą. I wtedy powiedziano mi, Kwaśniewski, nie, on jest tam. Schował się w toalecie. Nie schował się w toalecie. On właśnie prowadził wieczór wyborczy jako zwycięzca. Myślałam, że przed tobą się schował. Wtedy się... Nie. Więc ja z jego pokoju, gdzie wlazłem, wziąłem tą butlę szampana, czyli nie ja jemu przyniosłem, tylko ja jemu ukradłem. I poszedłem tam, gdzie mi kazali iść, a ja nie wiedziałem, co będzie za tymi drzwiami. No i była tam sala pełna dziennikarzy oraz aktywistów lewicy i Kwaśniewski stojący na podium i pyszniący się wygraną wyborczą. I wtedy wszyscy się odwrócili, to znaczy ja wszedłem za plecami tego tłumiku, który tam stał, i wszyscy się odwrócili, gapiąc się na mnie, a prawdę mówiąc na to, kto jakby wchodzi i odciąga uwagę. No, zabrałeś im show. No i właśnie wtedy niechcący zabrałem im show, co nie było moim zamiarem. No ale ja zawsze miałem poczciwe zamiary, tylko oni się obrazili o to, sądząc, że to była premedytacja. Prowokacja, bardzo. Tak. A ja pokazałem, kiedy się wszyscy do mnie odwrócili, pokazałem wszystkim język. Bo co miałem pokazać? Środkowy palec wtedy jeszcze w telewizji nie przychodził. No i tak to się złożyło, że znienawidzili mnie, także nie chcieli tego szampana już nawet z powrotem wziąć do Kwaśniewskiego. Ja zresztą próbowałem dowiedzieć się, gdzie jest ten szampan, bo chciałem go zabrać czy odkupić na pamiątkę. Ale on znikł tak, że nikt go nie widział z moich licznych znajomych na lewicy. Nikt nie widział, gdzie też ta butla szampana, ten gąsior przeogromny się schował. I kiedyś to się wyjaśniło? Nie. Do dziś on się jak zapadł pod ziemię, tak go nie ma. Ja przypuszczam, że... Właśnie jakie masz podejrzenia? Że go ktoś z działaczy lewicy ukradł. No bo to nie byłoby jakimś strasznym precedensem. A powiedz, a teraz, kiedy widzisz, co się dzieje na lewicy, a ty jesteś, jak sam powiedziałeś, że, czy to może Małgosia powiedziała, że jak gdzieś wchodzicie i jest Leszek Miller, to on wychodzi, jak wy wchodzicie. A jakie... Patrzyłeś na to, co się teraz działo w ostatnich dniach, co zrobił Włodzimierz Czarzasty? I... Tak, oczywiście. No i co? No i w ogóle, przepraszam, Millera, to... Był demokratą w porównaniu. Który był demokratą w porównaniu z Czarzastym. I przepraszam też Millera, który był zgrabniejszym politykiem i jest. Dowcipniejszym, niż Czarzasty. Popieram Michnika, który uważał Czarzastego za kreaturę i jak zwykle wyszło na Michnika. Jak zwykle wyszło na Michnika. Wrócimy jeszcze do Adama.
Ale kto jeszcze z tej lewicy, z kim utrzymujesz jakiś kontakt, kogo lubisz, szanujesz i to z wzajemnością, żeby nie było tak jak z Tuskiem, że... Tak jak z Millerem. No nie, ale z Tuskiem też, którym się kochałeś, tak no kochasz, nie, tak, ale... Ale Tusk mnie nie znał, ja nie znałem Tuska i to zupełnie inny Masz układ, rację. Niż ja byłem zawziętym Millerowcem, aż do afery z wina. Mhm. No i a teraz? Teraz Miller już jest zbiera okay, tak? We mnie znowu miłość do Millera, który mówi mądrze, który reprezentuje duży kaliber polityczny, a w końcu ta mętna afera Rywina odeszła w przeszłość i ja już nawet nie pamiętam, na czym polegały i czasopisma, taki zwrot, który strasznie urażał przeciwników lewicy i w ogóle o co chodziło, poza tym, że chodziło o jakąś dziwną wyprawę Rywina do Gazety Wyborczej. O tyle to była dziwna wyprawa, że panowie Michnik i Miller mogli się dogadać w każdy inny sposób, bez takiej stopy. No właśnie, bo potem, tak, a poza tym też były zarzuty w stosunku do Adama Michnika, który był, powiedzmy tak, słowami, represjonowany w czasach komuny, że uciekł się do takich metod właśnie nagrywania. No i że to było, powiedzmy, mało szlachetne. Co ty myślisz o tym? Nie, tam od tego czasu wszyscy nagrywają. Teraz jest tak. To szlachetne. Teraz tak, ale wtedy to było no dobrze, jak ktoś proponuje łapówkę, a taka istniała, prawdopodobna dosyć wersja, no to trzeba nagrać go, bo inaczej nie ma się dowodów, że się tą łapówką rzuciło. No tak, no ale to też są, wiesz, jakieś takie metody. Nie, to powiem ci, że dzisiaj, kiedy widzę, że nawet wśród młodych ludzi jest tak, że dziewczyna prześpi się, ma seks z chłopakiem, a on w tym czasie to nagrywa, potem wrzuca do sieci. I że właściwie... Trudno mieć do kogokolwiek zaufanie. Wszyscy wszystkich, oczywiście przesadzam, ale nagrywają. No ale czym innym jest nagrywanie sytuacji intymnych, bez wiedzy i zgody aktorów tego widowiska, rządzących się właśnie, a czym innym jest nagrywanie, kiedy ktoś przychodzi z propozycją łapówki, o czym Michnik był już z góry uprzedzony przez, nie pamiętam nazwiska, ale swoją szefową administracyjną. No i tak, bo tak. No tak, to miało wymiar polityczny, a nie taki, ale też no właściwie to, co zrobił Michnik, spowodowało to, że lewica na ileś lat była skompromitowana. No skoro się sama kompromitowała. A jaki był udział Aleksandra Kwaśniewskiego w tym wszystkim? Bo to się czasami pojawiało w wypowiedziach chociażby Aleksandry Jakubowskiej, że to było tak naprawdę to sprowokowane wewnętrznymi konfliktami między Leszkiem Millerem a Aleksandrem Kwaśniewskim. Ja nie widzę tego związku. W okresie, kiedy Kwaśniewski był prezydentem, a Miller premierem. Szorstka przyjaźń, tak zwana? Szorstką przyjaźń oni uprawiali, kłócąc się tu w tym ogrodzie. O. I ja byłem na trzeciego,
Ja takiego pojednawcę. Proszę. Także to był jakby najdonioślejsza moja rola polityczna w życiu. Ale nie pogodziłeś ich. No nie pogodziłem. Ale wtedy tak, wtedy oni się pogodzili, przynajmniej udawali, że się pogodzili. No, pewno. A że później nic z tego nie wyszło, no to to jest ryzyko każdego, który w jakimkolwiek godzeniu się, czy to małżeństwa, czy polityków, bierze udział. Wychodzi na tym najgorzej. Też. Też. Słuchaj, ponieważ ruszyliśmy przez chwilę to tak, żeby taki płodozmian zrobić, powiedziałam o tych młodych ludziach, którzy się nagrywają na komórki swoje akty seksualne, to ja wróciłam do książki, którą oczywiście Państwu w linku pokażemy. Książki, którą wydaliśmy, ja swoją towarzyszkę Panienkę, a ty swoją książkę z Martą Stremecką, Jerzy Urban, w tym samym wydawnictwie i mniej więcej w tym samym czasie i potem razem świętowaliśmy. I w tamtej książce też ja sobie przypomniałam, bo teraz jeszcze raz przejrzałam, że ty bardzo lubisz takie sprawy obyczajowe i słynny twój reportaż, jako pierwszy polski reportaż wcieleniowy z 1957 roku, czyli kiedy byłeś w Po prostu, kiedy w Krakowie, w hotelu francuskim, udawałeś, że masz biuro matrymonialne i przychodziły kobiety i mówiły o tego, jakiego chciałyby mieć męża. I ty się zabezpieczałeś, że może być jakaś z tego sprawa w sądzie, ale chyba nie było wtedy akurat. Nie, nie mogło być. Ja tylko muszę przerwać i cię poprosić, żebyś z kącika oka wyjęła muszkę, która tam siedzi. Aha, znaczy nawet w ogóle nie czuję jej. Bo się... O, tutaj? Tak. No już. No i już. I proszę, jaki dobry jestem. Jaki dobry człowiek, proszę Państwa. Mówisz, że brzydzisz się empatią, podobnie jak brzydzi się empatią Janusz Korwin-Mikke, do którego dojdziemy, bo bardzo dużo pytań było też o to. Ale wróćmy, hotel francuski, 57 rok i siedzisz i przychodzą do ciebie kobiety i mówią, jakiego męża by chciały poślubić. Pomijając to, że najczęściej nie chciałyby poślubić Polaka, tylko kogoś z zagranicy, najchętniej z Zachodu, jakie cechy miał mieć ten idealny mężczyzna? Właściwie to tylko powinien być zamożnym człowiekiem z Zachodu. Czyli, ale zamożnym nie wedle dzisiejszych pojęć, tylko ówczesnych. To znaczy każdy zarabiający w twardej walucie, a nie w złotówkach, był w rozumieniu polskich kobiet zamożny. I to był twój pomysł autorski zupełnie? No mój pomysł autorski, ale on się odbywał z pewnymi zabezpieczeniami. No, jakimi? To znaczy, po pierwsze, ja działałem z przyzwoitką, nieżyjącą już dziennikarką Ireną Lewandowską. I ona tam siedziała z tobą, tak? Jak ona czy... ze mną siedziała, ja właśnie jako przyzwoitka, że tutaj to nie są jakieś, że nic oślizgłego się między mną a tymi kobietami nie dzieje. Po drugie, ja w jej przytomności części tych klientek, jak widziałem, że to jest inteligentka, nie kretynka, ładna, a nie brzydka, mądra, a nie idiotka. To już chyba powtarzam drugi raz. Nie, no wszystko jedno. To ja mówiłem tym kobietom, że je bardzo przepraszam, ale to jest dziennikarski chwyt. I ja potem publikując to... Zmieniałeś jakieś, prawda, tam ich tożsamość? Ja tak, dbałem o to, żeby
ich tożsamość była nierozpoznawalna. Czyli jak któraś była z Gdańska, to ja ją osadzałem w Krakowie i tak dalej. No to bardzo łatwo, bo przecież i tak bez nazwisk, więc również, żeby nie mogli jej rozpoznać bliscy. Przede wszystkim mąż. Mąż, rodzice. O. Kochanek. Kochanek. O, teraz ta muszka biedna wpadła do koniaku. Jest pewno kompletnie pijana. No ja bardzo przepraszam, że w moim ogrodzie jest pełno tych kanali, ale ja ich nie zapraszałem. Choć zawsze mogę być podejrzewany, że umyślnie zwołałem kongres muszek, żeby cię napastowały. Otóż nie. Nie. Ja bym nigdy w to nie uwierzyła ze względu na twoją relację z moim ojcem, która w jakiś sposób myślę, że w jakiś sposób tylko przyszła na mnie. Twój stosunek taki... No rzeczywiście, gdybyś nie nazywała się Jaruzelska, to bym cię zapewne nie znał. No i właśnie, przypomniałeś zresztą taką mi historię, że zawsze byłaś za ładną dziewczyną, żeby być w kręgu moich znajomości choćby. Bardzo jesteś miły, Jurku, ale podobno właśnie kiedy się poznaliśmy w tym 81 roku, to ja się nie chciałam z tobą przywitać. No tak. No ale tyś nie chciała, bo byłaś płochliwą nastolatką. O nie, to chodziło o coś innego. Ja mam ten czas taki wyparty też, tak jak ty niektóre swoje okresy w życiu masz wyparte. I ty mi to o tym przypomniałeś, mimo że się znaliśmy już potem w latach 90. i ze względu na Małgosię, twoją żonę, się zakolegowałyśmy blisko i spędzaliśmy razem czas i imprezowaliśmy, ale też... Nigdy mi o tym nie powiedziałeś. Powiedziałeś mi o tym jakieś 2 lata temu dopiero, że była taka sytuacja, że przyjechałeś z moim ojcem do domku na Mazurach, zdaje się, prawda? Tam nie, ja nie tak. Przyjechałem z moim ojcem. Ja tam mieszkałem w sąsiedztwie u Krzysztofa Wróblewskiego, ojca tego... Tomka, dziś czynnego. No i... przyszedłem do generała przywitać się i siedzieliśmy i rozmawialiśmy przy stoliku, a ty się pojawiła na horyzoncie. Wojciech... Moniczko, przywitaj się. Tak, Moniczko, przywitaj się. A ty chodu, no i już. No ja chodu, ale wiesz co, to nie było z nieśmiałości, to też jak mówię, ten czas miałam taki wyparty, ale to był taki czas właśnie, wiesz, tam 81 czy drugi rok, kiedy mnie było bardzo trudno pogodzić dwa światy. Jeden świat to był ten świat mojego ojca, którego zawsze kochałam, szanowałam i tych wszystkich generałów, których też znam, do niektórych mówiłam wujku, a z drugiej strony miałam tych przyjaciół z kręgów opozycyjnych i w związku z tym nagle w tym domku, gdzie przychodzi młodzież opozycyjna i nagle tutaj siedzi Urban, z którym mam się przywitać, więc pewno bardziej o to chodziło niż moją nieśmiałość. Wersja nie? Naciągana, bo tam nie było ani kamery, ani żadnej młodzieży. Byliśmy... Pewno sobie chcę zrobić etos. No, ale nie pamiętałam. Ale nie pamiętałam w ogóle o tej historii. Może rzeczywiście się... Ale zachowałaś się, jak każda nastolatka się zachowuje wobec gościa, jakiegoś gościa swojego ojca. Także te interpretacje polityczne może są prawdziwe, ale niezbyt prawdopodobne. I powiem ci teraz taką rzecz, że właśnie w tych komentarzach, które się pojawiały, jednych bardzo entuzjastycznych w stosunku do ciebie, ale też takie, które przytoczyłam, że wiem, kto zabił Grzegorza Popiełuszkę, to ja myślałam sobie o tym, że ty... Ja ciebie najbardziej poznałam z tej książki Marty Stremeckiej tak naprawdę. I o pewnych rzeczach w ogóle nie wiedziałam. Tam miałam wrażenie, dość szczerze odpowiadałeś. Myślę, że ty w ogóle jesteś dość szczery, jeżeli nie wymyślasz jakichś historii dla zabawy. Nie.
Tak, nie, bo czasem wymyślasz, prawda? Bo też... Jak wymyślam, to wtedy wiadomo, że są wymyślone. Mm-hmm. To są opowieści kibica. Ten... Też wymyślone podobno częściowo? No, w całości. W całości. Nie można mieszać prawdy z tego rodzaju wymyślonymi rzeczami, no bo wtedy można procesowo za to beknąć. Mm-hmm. Czyli to są wszystko te, co ja pisywałem pod pseudonimami, w kulisach głównie, choć nie tylko. To są wszystko całkowicie zmyślone rzeczy. Mm-hmm. A w tej książce właśnie z Martą Strzemecką działają położone. Ale ja pisałem umyślnie tak, że to udawało prawdę, te zmyślenia. A tutaj było dużo prawdy chyba, prawda? Nie, tu ja niczego nie zmyślałem, bo tu ja występowałem jako ja. Ja z nią rozmawiałem, a tamto ja pisałem, wymyślając historyjki różne, pikantne, mniej pikantne, niesłychane, różne. Takich książek, jak pokazujesz, to wyszło. Jak nie chcesz wody? Chcę. No i pewnie. O, dziękuję bardzo za podpowiedź. I wiesz co? I co mi przyszło do głowy, czytając teraz, bo jak czytałam wtedy tę książkę, nie mogłam się zresztą oderwać i Państwo oczywiście link do tej książki przekażemy i możecie być Państwo spokojni, już nam minęła umowa o prawa autorskie, więc nie będziecie zasilać konta Jerzego Urbana, a książkę radzę przeczytać, bo jest fascynująca. I tam pewne rzeczy, które teraz na nowo czytając sobie jakoś interpretowałam bardziej, myślałam o tym, że ty właściwie trochę swoje życie przedstawiasz jako pewną anegdotę. Nawet jakieś bardzo trudne rzeczy. Właściwie u ciebie wojna, wojna, którą przeszedł żydowski chłopiec, to ona trochę przypomina, jakby to były, wiesz, scenariusz do takiego serialu, nie wiem, czy pamiętasz, Podróż za jeden uśmiech. Młodzieżowego. Nie, ja w ogóle seriali nie oglądam, ale i nie oglądałem, ale ja bardzo dobrze wspominam o okupacji niemieckiej. Ale powiem ci, że mnie się czasami wierzyć nie chciało, jak ty opowiadasz, już nie pamiętam gdzie, bo gdzie byliście, ale to już jest jakaś druga połowa wojny, czyli ty masz około 12 lat i że macie się wynieść z mieszkania z mamą, i nie wynosicie się i Niemcy was wyprowadzają, stawają pod ścianą z karabinami i pyta się ciebie Marta Strzemecka, czy się bałeś, a ty mówisz nie, bo ja nie znałem takiej sytuacji, więc nie mogłem się specjalnie bać. Ja po prostu w tym wieku, to jest zupełnie typowe, nie wierzyłem, że ja za chwilę mogę nie żyć. No. No po prostu... No bo rodzice cię bardzo chronili przed jakimiś drastycznymi scenami. Trudno mi przeprowadzić jakąś autoanalizę, dlaczego się nie bałem. Przypuszczam, że może w ogóle młodzi ludzie w tym wieku nie boją się śmierci, bo nie dopuszczają tego do świadomości, takiej możliwości. Ale ty też to kończysz w jakiś sposób anegdotycznie, że oni was tak wyprowadzili. Stałeś pod karabiny was wymierzone, po czym ci Niemcy zaczynają się śmiać i mówią, żebyście tam raus poszli sobie. Więc to też jest właściwie jakaś z jakiejś takiej sytuacji, która powinna być jakaś szalenie traumatyczna, jest jakaś anegdota w tym wszystkim. No bo to byli szczególnie Niemcy. Aha. To nie było SS, tylko wprost przeciwnie. Wehrmacht, to znaczy wojskowa żandarmeria. Z takimi blachami oni chodzili. I to byli dobrotliwi ludzie. Oni nie zajmowali się zabijaniem Żydów, ani nawet Polaków. A powiedz, a to był czas, kiedy nosiłeś te słynne tyrolskie spodenki? Nie. Wcześniej tam to było 6 lat wcześniej, ja nie miałem 5. Pokażemy Państwu oczywiście zdjęcie. 5-6 lat, chyba przed Anschlussem, bo rodzice jeszcze z Austrii mi to przywieźli. Mhm.
proszę Państwa, i były to zamszowe spodenki, które ocierały uda, a może i coś więcej. I miały guziki, które przypominały swastykę i w związku z tym, kiedy one miały wyrzeźbione coś na kształt swastyki, bo to były kościane guziki. Oczywiście z fałszywej kości. Już wtedy. I miały taki znak, no swastykę, tylko troszkę zdeformowaną. No, ludzie trochę patrzyli na ciebie, jak chodziłeś w tych spodenkach z szelkami, trochę ze wstrętem, tak? Tak, bo to była przedwojenna Łódź, gdzie mniejszość niemiecka była duża i potężna. I antagonizmy pomiędzy trzema rodzajami mieszkańców Łodzi, Polakami, Żydami i Niemcami, były silne. No i wobec tego... Zachowam się jak feministka, ale nie współczesna feministka, czyli podpalę ci papieros. No nie. To a jednak ty jesteś no bo staroświecki. No bo to byłby paskudny obraz. Że Jaruzelska namawia Urbana przecież do palenia? Gdyby nie było kamery, to ja bym brał ogień. Ale tak to ja bym wychodził na jakiegoś macho. I słuchaj, i mówię o tej właśnie wojnie. A niech tu leży. Niech sobie tu leży, tak, bidulka. I mówię o tej wojnie, którą przedstawiasz też w sposób anegdotyczny i właściwie, że to jest bardzo fajnie, bo się ciągle gdzieś przenosicie i nie jest nudno przynajmniej. I też mi tak przyszło do głowy, potem patrząc też jeszcze na inne twoje wspomnienia, że ty bardzo nie lubisz się przedstawić w roli ofiary. Tylko zawsze kogoś, kto się z czegoś śmieje. Zresztą ten cynizm, który ci zarzucają, moim zdaniem niesłusznie, bo ty jesteś za bardzo prawdomówny. Co ci inni, powiedzmy, politycy ubierają w jakieś słowa, ideologii, misji i tak dalej, to ty mówisz o tym w sposób żartobliwy i może zbyt szczery, stąd może ta metka cynizmu, która się we wszystkich właściwie wywiadach, z którym z tobą robią, to czy jest pan cynikiem? Ja sobie przypomniałam, wiesz, weszłam sobie jeszcze nawet do Wikipedii, żeby sobie przypomnieć o tych pierwszych cynikach w starożytnej Grecji i że byli to ludzie, którzy właśnie nie uznawali zasad społecznych, i to do ciebie pasuje, którzy traktowali, że najważniejszą rzeczą jest cnota, co do ciebie nie pasuje, ale też na przykład defekowali publicznie w związku z tym, żeby pokazać to, że oni właśnie tych wszystkich społecznych zachowań nie tolerują. Ale poruszyłam już tutaj kilka tematów. Co do defekacji, tak. To mnie dotyczyć nie może, bo ja nie umiem defekować kucając. Tu się zwierzę z rzeczy intymnych. Tak. I na przykład jak byłem na Ukrainie z wycieczką, nie z wycieczką, tylko z delegacją? Tylko właśnie wypoczynkowo. No. Z przyjaciółmi i z żoną tu Daniszewską, to ja nie mogłem się, za przeproszeniem, wypróżnić, ponieważ tam były wszystkie toalety w restauracjach kucane. No to ja bym... Przepraszam, ale jak długo tam byłeś? No ja tam byłem jakiś tydzień albo dwa. To mogło być traumatyczne przeżyć przez dwa tygodnie. Wobec tego ja ciągle przerywałem program, bo z przyjaciółmi tam byliśmy. No tak, prawdę, z pacjentami. No. I kazałem się wieść wynajętemu szoferowi
który nas obwoził, ukraińskiemu, do hotelu Inturista. Gdzie były normalne sedesy. O! Nie, czyli nie było to aż tak traumatyczne. No ale to czasem było daleko. A jak dużo jadłeś tam? Tak, tam dobrze żarcie. Dobre, dobre. Ale słuchaj, wracając, bo tam już dużo dygresji zrobiłam, wracając do tego, jak cię powiedziałam, że ty tak jakbyś nigdy nie chciał się pokazać jako ofiara. Tak jakbyś bardzo nie lubił, żeby ktoś ci współczuł. Raczej... Nie, no ja po prostu nigdy nie byłem ofiarą. Znaczy, byłem ofiarą na studium wojskowym na... Co na ten mistyczny twój związek, prawda, że jak się nie wezmą do wojska, to przestaniesz pić, tak, Lesie? A, tak, no nie, to w każdym razie ten czas. Tak. Bo to jest znowu inna opowieść o absolucie. Mhm. O tym, gdzie łamie się ateizm. Czyli to jak biorą do wojska, czy jak nie ma toalety? Nie, ani jedno, ani drugie. Wtedy, kiedy człowiek sam sobie przyrzeka, że jak coś się nie stanie, to on czegoś nie zrobi lub coś zrobi, jeśli zawiera ze sobą takie układy, to znaczy, że łamie postawę ateistyczną, gdyż prawdziwy ateizm oznacza, że nie ma żadnej istoty osądzającej. Wobec tego nie można też przed sobą czynić jakichś ślubów, bo to już jest zaprzeczenie nieistnienia niczego poza tym zwierzęciem o nazwisku w tym wypadku Urban. Tak jest. Zresztą fałszywym, jak on sam. I teraz, bo oczywiście nazwisko prawdziwe było Urbach. Tak, ale rzecz w tym, że za dużo każesz mi palić. Jestem sadystyczna. Nie, utrudniasz mówienie, bo ja się krztuszę. Dziękuję bardzo. A jednak altruistycznie. To teraz ja będę mówiła, ty sobie pij i kaszl. I właśnie, wiesz, z tą ofiarą, tak jakbyś zawsze brał odpowiedzialność za to, co robisz. I też, no tak, to chyba najlepsze powiedzenie, branie odpowiedzialności za siebie. Ja czytając różne komentarze, jak powiedziałam ci, bardzo sympatyczne, ale również te takie, że właśnie zabiłeś księdza Popiełuszkę czy Grzegorza Przemyka. I też w tej książce wyczytałam, że ty właściwie dla mnie, powiem ci, że ty byłeś w jakiś sposób, i to mi jest trudno mówić jako córce, że byłeś w jakiś sposób wykorzystany przez generałów. Nie byłeś do końca dopuszczony do różnych rzeczy, które oni uzgadniali. A jednocześnie właśnie mówiłeś, że na przykład czułeś, że jeśli chodzi o sprawę Grzegorza Przemyka, to co masz powiedzieć na tej konferencji prasowej, to że to chyba do końca nie jest prawdą. I że Mietek Krakowski, nawet kiedy zostawałeś rzecznikiem, doradzał ci, żebyś nie brał rzeczy, które były związane z polityką MSW, generała Kiszczaka, żebyś ty ich nie brał na siebie, prawda? I tutaj mam takie poczucie, że trochę byłeś jednak tą ofiarą, bo dzisiaj oni nie żyją, oczywiście oni też są obarczani winą za to, ale ty się stałeś taką właściwie twarzą tego. Tylko to nie tak. No. Ja byłem twarzą Jaruzelskiego, a raczej ustami Jaruzelskiego. Powiedziałbym skrzywionymi ustami Jaruzelskiego, bo Jaruzelski był tym dobrym, a ty złym policjantem. Ja tym złym policjantem. Ale... Ale dlaczego na to się zgodziłeś? Sprawiało ci to jakoś... No bo taki jestem. A masz. Jestem po prostu
złym policjantem z natury rzeczy, tak jak ten skorpion, co na grzbiecie żaby jechał. Ale istotne jest to, że ja nie miałem żadnych skłonności do generałów, do twoich wujków rozlicznych. Przeciwnie, ja nie znosiłem generałów. Ja wielbiłem i wielbię Jaruzelskiego. A to był fałszywy generał. Rozwiń. No po prostu był to człowiek niezwykle wnikliwy, niezwykle inteligentny, z wielkim poczuciem humoru. To prawda. Mało kto go zna z tej strony. Tak. Lubiący żarty. Jego wnikliwość była taka, że o czymkolwiek, ktokolwiek przy nim mówił, to on od razu wychwytywał jakąś istotę rzeczy, nie tylko w tym, co mówił, ale w tym, co tkwi pod tym, co mówił. No był to człowiek wybitny, imponujący i uroczy. Natomiast... Bardziej kochasz Tuska, czy kochałeś Jaruzelskiego? No już w końcu życie jest długie i czy kochasz bardziej... To jest jak pytanie, czy kochasz bardziej mamusię, czy tatusia. Na pewno, że Jaruzelskiego z nim byłem związany, a z Tuskiem nie. Tylko ja chciałem powiedzieć co innego, że nie znosiłem tych generałów jego. To była hałastra. Nie wszyscy byli głupcami. Ale nie mówisz o Kiszczaku, nie mówisz o Janiszewskim, tylko bardziej o środowisku tych wojskowych. No, Kiszczak był bardzo inteligentny, akurat Janiszewski też. Ale mówiłem o generałach, z którymi codziennie jadałem obiad w jednej salce, czy w jednym pokoju, bo taka nieduże to było pomieszczenie. Tam w Urzędzie Rady Ministrów, tak? Tak, tak. Tych, co tam służyli właśnie przy Jaruzelskim. I to była dla mnie jakaś w ogóle odstręczająca gromada ludzi, choć bardzo zróżnicowanych, bo tam byli też inteligentni, ale na przykład ja miałem poczucie, że jem z żołnierzami w koszarach, bo oni tylko o dupie. Niczego innego nie mieli w prywatnych łbach. Tak jakby właśnie byli skoszarowanymi żołnierzami, którzy wychodzą na przepustkę i nie wiedzą, jak się do czegoś zabrać. Poza tym ich skłonność do sprośnych dowcipów, do no najbardziej mnie to raziło, bo sądziłem, że są oni tak samo jak ja, ludźmi, którzy mają dostęp do kobiet czy mężczyzn, z którymi można zdradzać żony. To chyba mężczyzn to specjalnie tak nie było akurat. Co? To znaczy pedałów? No nie wiem, pojęcia nie ma. No właśnie, nie, jakoś tak mi się nie kojarzy. No może nie było wreszcie. No. Czyli to była miłość do jednego generała, a nie do wszystkich jego otoczenia. A powiedz właśnie, bo teraz do tego zaczęliśmy o gejach, to powiem tak, no chociaż niewykluczone, że program nam zdejmą po tym, jak powiedziałeś o pedałach. Jaki jest twój stosunek właśnie do tej lewicy światopoglądowej, tęczowej? No ja też jestem światopoglądową lewicą, bo nie jestem lewicą socjalną, bo jestem bogaty. Czyli jesteś po prostu kapitalistą, w związku z tym musisz być liberałem, jak to zresztą kilka razy mówiłeś.
No i co, ale mówiłeś, że tak, że te feministki to ci się podobają, ale nie podoba ci się ten żeński szowinizm. A powiedzmy, jak zdarzają się takie historie, jak ubiegłego lata, kiedy pojawia się taka postać Margot, która wygląda jak chłopak, zachowuje się jak chłopak, ale mówi, że jest osobą niebinarną i w związku z tym nie wiadomo, jak się do niego zwracać. I cała lewica, jak jeden mąż, a nie tylko lewica, podpisuje się pod tym, że należy właśnie uszanować taką osobę. Czy dla ciebie osoby, która jest z takiego pokolenia no, dość tradycyjnego, niezależnie od tego, z jakiej rodziny i jakie były twoje losy, czy to nie wydaje jakieś kuriozalne? Ja na przykład mam dobre i miłe, choć rzadkie stosunki z Anką Grodzką. Dla mnie jej postać, postawa i jest imponująca. Tak. Wielbię tak. Grodzką. Ale wiesz co, ja się z tobą zgadzam. I ja też robiłam kiedyś, jeszcze w poprzednim programie robiłam wywiad z Anną Grodzką i z wielkim szacunkiem, powiedziałabym też z pokorą dla cierpienia, które ten człowiek przeżył, żeby to zrobić. A tutaj to jest właśnie o takie tak i nie wiadomo tak naprawdę. Płeć jest rzeczą płynną. No jest rzeczą płynną. Jest rzeczą płynną? No oczywiście. Wytłumacz. To jest tak, że bez żadnego seksu rzeczą płynną. No. Ponieważ nie ma typów męskich, żeńskich, to znaczy nie ma tożsamości między płcią biologiczną a mentalnością. Najczęściej jest. Zdarza się, że nie ma. Jesteśmy wszyscy ssakami. Jest wśród nas mężczyzn i kobiet. Są różni hipermężczyźni, prawdziwi mężczyźni, a nie to ciągle te to ta sama, latają. Tak, ta sama. To może dron jest. Kobietki, prawdziwe kobiety, rozkoszne kobiety. No, kobieciątka. Dla mnie to wszystko jest... jakoś mnie odrzuca ten te klasyfikacje, bo... Czy ograniczy? Nie, no ja tak biorę to genetycznie, że wszyscy jesteśmy ssakami, że potem wszyscy jesteśmy ludźmi, a następne podziały są jakby mniej ważne i nie należy ich podkreślać, a należy je zamazywać, żeby było równouprawnienie, a nie jakiś taki subiektywizm płciowy jakieś, prawda? Utożsamiania płciowe, które są mniej ważne niż ludzie sądzą. Pewnie jestem bardziej tradycyjna niż ty, ale teraz tak znowu czytając twoją książkę, jakie cechy wobec tego kobiece, poza tym, co cię łączy też z Donaldem Tuskiem, który też płacze na filmach i on bardzo płacze na Król Lwie, a ty też jak oglądasz jakieś filmy, jest jakieś wzruszające zakończenie, to też się bardzo wzruszasz i płaczesz. Ja nie widziałem tego Lwa. Nie wiem, co to jest. To ale... Disneya taki, wiesz, rysunkowy. No nie, na rysunkowych Disneya nie płaczesz, szczególnie, że ich nie widuję. Nie płakałem też jako dziecko, kiedy oglądałem Disneya czy Chaplina.
Natomiast rzeczywiście mam taką płytką uczuciowość, ale ona nie jest dyktowana przez reżyserów, czy nie tylko przez reżyserów, bo ja sam z siebie pozostaję nieczuły na jakieś łzawe rzewności i sam z siebie jestem czuły na jakieś nieprzewidziane przez twórców filmu momenty. Czyli jest to jakaś uczuciowość, zawsze płytka się przez łzy przejawia, ale też uczuciowość osobnicza, nie poddająca się dyktaturze sprawców sytuacji. Czyli robią film i w tym momencie, kiedy powinna się widownia śmiać, to Urban płacze. O właśnie. O, no tak. Zawsze, zawsze na przekór. Jeśli ty pozwolisz i państwo pozwolą, to ja przytoczę nie tyle taką anegdotę, tylko historię z naszego życia, nie tyle wspólnego, ale z twoją żoną. Kiedyś się spotkałyśmy i napiłyśmy się trochę za dużo. I następnego dnia ja siedziałam na dużym kacu i oglądałam telewizję. Różne tam były programy, byłam twarda, tylko głowa mnie bolała, trochę ręce się trzęsły i w pewnym momencie była reklama. Reklama, którą nie wiem, czy pamiętasz, reklama firmy Panasonic. Ja nie pamiętam, co się w tej reklamie tam działo, ale na zakończenie tej reklamy pojawiało się czarne tło, biały napis Panasonic i taki głos pięknie mówiący po angielsku Panasonic. I mnie wtedy złapało za gardło. Zaczęłam płakać. Tak mnie to wzruszyło. Po jakimś czasie dzwonię do Małgosi. Mówię, Małgosia, mam takiego kaca, że płakałam przy reklamie Panasonica. Myślałam, że Małgosia się zdziwi. Ona mówi, a ja zawsze płaczę przy tej reklamie już jakiegoś tam proszku czy płynu do prania, kiedy mówią, taki piękny sweterek, a tak zafarbował. No to nie wiadomo, czy kpiła z siebie. Czy... Nie, chyba poważnie to było, bo też była na kacu. No więc też powiedzmy, w nieoczywistych momentach płaczę. Jesteś zmęczony? Czy... Nie. Nie? Tylko widzę z przerażeniem, że brakuje ci alkoholu. Słuchaj, jakoś dam radę, nie będę płakać, bo już nie ma chyba tej reklamy Panasonic. No w każdym razie ja mogę krzyczeć. Jak... Nie, na razie myślę, że wystarczy, bo będzie mi się język plątał. Ale wrócimy znowu, żebyśmy tak skakali sobie dla urozmaicenia z tematu na temat. Trzy nazwiska. Czarzasty, Biedroń, Zandberg. Na którego byś stawiał? Zandberga jednak, czyli schematycznie. Schematycznie. Ale zobacz, Zandberg nie chciał przyjść do mnie do programu. Powiedział, że nie chce być przerywnikiem wśród prawicowych gości, więc jakbyś tam się nie odważył. Zresztą Biedroń też mi odmówił. Ale zobacz, że Adrian Zandberg, on świetnie medialnie wypada. No... Istnieje teoria, że lewica nie dostała się przez niego przez to ileś lat temu, kiedy on wystąpił na tych przedwyborowych debatach i odebrał głosy lewicy. No i oczywiście ani on się nie dostał, ani lewica się nie dostała. Fantastyczne expose jego, które było po krytyka, właściwie po expose premiera Morawieckiego. No i, ale właściwie nie widzimy, z czym to dalej idzie. A poza tym ty, jako kapitalista, liberał, to czy ci się podoba, że Zandberg chce
tak podwyższyć podatki? No to mi się podoba. Mnie tak? się to nie podoba, jak mi podwyższają podatki. Mm-hmm. Ale w ogóle jestem za. Czyli ty byś starał się znaleźć taki sposób, żeby tych podatków nie płacić, ale podoba ci się, jak Zandberg mówi, że powinny być wyższe dla bogatych. No oczywiście. Nie Bo wiem, powinny być wyższe dla bogatych. Mhm. No ja mogę powiedzieć pewną rzecz straszną. Powiedz. Ten rząd zwrócił mi z niesłusznie zapłaconych podatków na rękę wiele milionów złotych. Dlaczego nie popierasz tego rządu? No bo nie jestem... egoistą, który wedle własnych interesów, tylko przecież gdybym ja to ukonkretnił i ogłosił tak jakoś bardziej konkretnie, powołując się na dokumenty i pokazując je, to przecież by ten rząd za to strasznie zapłacił w swoim elektoracie. A ty nie chcesz, żeby zapłacił w swoim elektoracie? No nie, jak się zachował przyzwoicie, to ja tego nie wykorzystam do zaszkodzenia mu. A widzisz. Słuchaj, pojawia się dużo pytań, zaraz przejdziemy do pytań widzów. Ale wiem, że powstaje też książka, która będzie o tobie. I powiem ci, że mnie strasznie brakuje tego, że wydałeś Alfabet Urbana, który był... rewelacją wydawniczą, która dała ci też pieniądze, żeby stworzyć tygodnik Nie. I nie korciłoby cię, żeby na nowo napisać właśnie Alfabet Urbana? Nie. Nie? Mimo, że pojawiają się nowe osoby, ale też o te osoby, o których na pewno zmieniłeś zdanie? Nie. Po pierwsze, ja mam bardzo złą pamięć. To nie żadna kokieteria. To jest taka starcza pamięć, nie Alzheimer, ale po prostu stryczenie. Wobec tego ja bym dzisiaj nie potrafił napisać, czy odnoszącego się do przeszłości, czy nawet teraźniejszości, alfabetu. Współcześnie ja zbyt małą ilością ludzi się stykam, nie mówiąc o jakimś bliższym współżyciu, żeby móc o nich pisać. Dalej, ci ludzie są na ogół starzy. Wobec tego nie mają tych przygód, które ja mogłem, czy tych cech, właściwości, które ja mogłem w alfabecie Urbana. Chociażby jakby Barbara Wrzesińska, nie spałem z nią, a nie wszyscy mogą to o sobie powiedzieć. No ją to strasznie obraziło, choć jako wielokrotną mężatkę i matce dzieciom nie powinno to tak razić. No w jaki sposób można powiedzieć, że jest to komplement, że miała takie powodzenie? No oczywiście to jest komplement. Ja bardzo lubię postać dupodajnej kobiety. Ale no jeśli ja o kimś, kto urodził dzieci i miał mężów, mówię, że nie może się chwalić dziewictwem, to na Boga nie jest obraźliwe. Szczególnie, że ona mnie brała nocą, ba już nad ranem, pamiętam, pod dom Rakowskiego z Wilkomirską jeszcze. Tam w w Warszawie. Chodzi o willę Wilkomirskiej i jej męża Rakowskiego. Czyli. Gdzie ta willa była? Bo oni potem mieszkali długo na placu, czy w Alei Róż, prawda?
Ale to już nie, to mieszkanie, tak. Mhm. Nie, nie, to było chyba na Żoliborzu. No i gdzie cię wybrała ta Barbara Wrzesińska? Pod ogrodzenie tej willi, gdzie mieszkał Rakowski z Biłkomirską, a ona wrzeszczała nietek czy fraku. Kocham cię, kocham. Zejdź do mnie i tak dalej. No, więc... Schodził? Ale nie. Wrzeszczał do mnie. Zabierz ją stąd, baranie. I jest nad ranem. No to widzisz. No to jest ten drugi, który nie może tego o sobie powiedzieć oprócz ciebie, że nie spałem z nią. Był Mietek, tak? Skoro a Brunor, na pewno z nią spał. No dlaczego by ona potem przychodziła go budzić po nocy? To nie jest forma zalotów. Rozumiem. A powiedz mi, bo... Mało też... tego, że na pewno on tam był taki incydent, że jego nie wpuścili do nocnego lokalu Melodia, bo z kurwami nie wpuszczam, jak przyszedł z Wrzesińską. To dobra. Jest autentyczna jego opowieść. No ale przecież, że ona była gwiazdą, więc ją wszyscy znali. Potem jeszcze kabarecik Olgi Lipińskiej, gdzie panią Basieńkę grała, więc no dlaczego można było ją pomylić akurat z córą Koryntu? No, bramkarz. Tak oceniał. Może nie oglądał jej dzieł. Może i w tłumie nie rozpoznał. W każdym razie tak ją na oko ocenił. Mm-hmm. Zresztą niesłusznie, była to bardzo ładna kobieta i zawsze gustownie ubrana. No i zabawna dosyć też chyba. W wydawnictwie Czerwone i Czarne przed twoją książką z Martą Stremecką i moją towarzyszką Panienką powstała książka rozmowy rzeki, wywiadu rzeki Cezarego Michalskiego z profesor Staniszkis. I tam opowiadała, że kochała się z jednym z wysoko postawionych dygnitarzy. I nawet, że szła na spacer. Czytałaś tę książkę? Nie. I szła na spacer, po czym spotykała tego wysokiego dygnitarza na spacerze też z żoną. I ona zawracała, biegła do domu, żeby przejrzeć się w lustrze, jak wygląda. Czyli jak wyglądała, jak on ją... Znaczy, czy tobie przychodzi do głowy, kto to mógł być? W kim się kochała profesor Staniszkis? Tak. No, Mietek też? Nie, Jerydyński. No, ale dygnitarz. A nie, to nie Jerydyński. No, zdecydowanie. Nie, to ona była z nim w parze, tak? I tam było jakieś też nie, no mnie się historie. Tak nasunął Jerydyński, bo on miał coś wspólnego erotycznie z trzema z moich żon. O! Nawet z Małgosią też? Też. Opowiadaj. Nie znam szczegółów. Ona coś czemuś zaprzecza. Nie zaprzecza to. Byłoby w jej stylu. Jesteś zazdrosny? Co o przeszłych kochanków moich żon? O Boże, to musiałbym zazdrościć całego świata. W tej książce mówisz dwie rzeczy, które wydają mi się takie dość kluczowe dla ciebie. Powiedziałeś, że swoją próżność potrafisz karmić tak samo miłością, czyli uwielbieniem, jak i nienawiścią. Czyli, że prowokujesz też, jeżeli ktoś cię nie może kochać, mówimy tutaj o tłumach, to, że satysfakcję ci daje ta nienawiść. Rozumiem, że wtedy najbardziej czerpałeś, kiedy byłeś rzecznikiem rządu. No nie, bo wtedy ja byłem odseparowany od tej nienawiści. Przez ochroniarzy, przez nie było internetu wtedy, ograniczony tak. Krąg znajomych, z którymi obcuję. Czy nie mogłeś czerpać radości z tego, że jesteś nienawidzony? No wiedziałem, że jestem nienawidzony, bo przecież dostawałem
obfite źródła pisemne tej nienawiści. Także stenogramy Wolnej Europy. A no tak. Więc zdawałem sobie z niej sprawę, chociaż się z nią nie stykałem. Na przykład pamiętam, jak z moją żoną Gośką wychodziłem z knajpy z Patifu w Alejach Ujazdowskich, tak? Nie. Z Patif, tak. Ujazdowskie to są. Tak. Za pracą Trzech Krzyży były, tak. I nagle widzimy, że biegnie ku mnie ksiądz w sutannie. Więc Gosia się przeraziła. A to było już po śmierci Nie pamiętam. Jerzego Popełniuszki? Nie. Ale w każdym razie, że biegnie do mnie chyba przed, nie we wszystkim. No, raczej jedno. Bardziej prawdopodobne, no, że po. Po. Że po, bo ja się z Gosią dopiero związałem w roku śmierci Popiełuszki, więc raczej po. No w każdym razie biegnie ku mnie przez jezdnię. Ksiądz w sutannie. Ksiądz w sutannie. Więc Gośka się przeraziła, że on wyjmie nóż, jak to ksiądz jej zechce mnie ugodzić. A on tymczasem podleciał, uścisnął mi rękę i panie Urban, ja pana coś w cenie, tak, lubię. Zaskoczenie. Słuchaj, bardzo zakończenie książki przeczytam ci, ale również państwu. Jak odpowiadasz Marii Smyty, to są dosłownie ostatnie zdania tej książki. Wie pani, jeśli mam podsumować moje poczucie przynależności, powiem tak. Jestem Polakiem żydowskiego pochodzenia. Efektem tego jest poczucie podwójnego wstydu, bo nacjonalizm jest właściwością i Żydów, i Polaków. No to banał przecież. Czyli podpisujesz się dalej pod tym banałem? No oczywiście. No przecież to jest banalna opinia, którą prawie każdy potwierdzi. Ale nie każdy Żyd to powie, że Żydzi są nacjonalistami. On tego nie nazwie nacjonalistami, tylko patriotami. Ale on powie, że my jesteśmy, wydaliśmy Einsteina i kogoś tam jeszcze i Chaplin był Żydem i tak dalej, czyli on to wyrazi, nie mówiąc tego słowa, bo to jest potoczne mniemanie o nadzwyczajnych właściwościach tej narodowości, rasy, nacji. Cholera wie czego. A powiedz, jaki jest twój stosunek, bo będziemy na pewno tutaj mieli, mamy dużo widzów, którzy sprzyjają też Konfederacji. Jaki jest twój stosunek do Izraela? Już w latach 50. naraziłeś się Gomułce, pisząc tekst o Izraelu, ale kończąc go o sionistach, ale kończąc go w taki sposób, że żadnej, w każdej nacji może się to zdarzyć. Tak. I teraz, dzisiaj jaki jest twój stosunek do tego, co się dzieje? Jest ta 447, są te roszczenia żydowskie. Jaki jest do tego twój stosunek? Po pierwsze, ja zawsze wspierałem i wspierałem sprawę palestyńską. I tutaj ja nawet mam po dziś dzień kontakty, miewam polityczne kontakty z przedstawicielstwem Palestyny. Po drugie... Czyli nie podoba ci się to, co Żydzi w Izraelu robią Palestyńczykom?
ale w ogóle cały Izrael mi się nie podoba, to znaczy cała polityka Izraela. Jestem po prostu wrogiem Izraela w rozumieniu. Kiedyś byłem wrogiem z innego powodu. Uważałem, że jest to państwo stanowi kompromitację dla świata, że Żydzi muszą, że jakakolwiek narodowość musi mieć swoje państwo po to, żeby zapewnić sobie bezpieczny byt. Że to jest jakby sprzeczne z moimi idealnymi wyobrażeniami o, o egzystencji ludzkiej w ludzkości. Ale potem, kiedy się zetknąłem osobiście z Izraelem, no to już... Znaczy byłeś tam, tak? Czy mówisz osobiście? Ja byłem wiele razy w Izraelu, w różnych rolach, ale raz tylko w 1956 roku w jakiejś roli politycznej, to znaczy dziennikarza politycznego. No i jestem po prostu przeciwnikiem polityki Izraela. Zarówno Ben-Guriona, czy jak i tym bardziej Netanyahu. Tak. I słuchaj, takie ostatnie pytanie, które zadam ci przed pytaniami widzów, które dam o ci Boże. Do wyboru. Ponieważ nie wiem, jak zadać to pytanie, żeby pewne rzeczy nie zdradzić. Pytają się widzowie, jaki jest twój stosunek, opinia do Janusza Korwin-Mikke? Gdzieś wypowiedziałeś się, że bardzo dobrze go znasz. Ja znałem go dobrze, bo to już nie widziałem się z nim od lat. Ja osobiście, to znaczy tak po ludzku, nie politycznie, czułem do niego sympatię. Natomiast oczywiście politycznie wrogość. I jako lewica. I ze względu na różne inne jego poglądy. Więc to jest stosunek mieszany. Stosunek mieszany. A bawią ci czasami jego wypowiedzi? Ja nie bardzo słucham. On przecież głównie mówi psa pewne w TVP. Nie? No nie, bardziej w internecie można znaleźć te wypowiedzi. A to ja w ogóle nie używam internetu, ja jestem w ogóle poza współczesnym życiem. Jurku, to teraz robimy chwilę przerwy. Ja ci pokażę pytania od naszych widzów, już i tak wybrane, i będę chciała, żebyś wybrał takie, na które chcesz odpowiedzieć, dobrze? Dobrze, no to róbmy to na oczach publicznie. Aha, dobra. Ale to będzie trochę nudne, jak będziesz czytał i... Wiesz, znaczy ja przeczytam pytania od patronów programu. Ja nie mam okularów, więc... Ale ile nosisz? Plus ile? Nie wiem. To z moich skorzystasz, bo moje naprawdę na wszystkich kosztują. Pasują. Pan Bartosz Koral... Karol, przepraszam. Pan Bartosz Karol Piasecki. Szanowny panie, czy dziś u kresu życia... Czuje się pan w pełni zasymilowanym ze wspólnotą polską. Z pozdrowieniami serdecznymi, pan Bartosz Piasecki. Bo zawsze byłeś. No zawsze byłem, więc to pytanie nie do mnie. I pan Jakub Morze. Panie Jerzy, pytanie w kontekście listu, który napisał pan w lutym 83 roku do generała Kiszczaka w sprawie utworzenia służby propagandowej MSW. Zakładamy, że mamy rok 2021, a PZPR lub jej wersja, udało się utrzymać autokratyczną władzę. W jaki sposób widziałby pan skuteczne budowanie wizerunku i uprawianie propagandy partii, rządu z wykorzystaniem internetu i mediów społecznościowych? Czy polskie społeczeństwo XXI wieku kupiłoby taki pomysł polityczny? I serdecznie pan Jakub nas pozdrawia. No, ówczesne społeczeństwo też nie kupowało takiego pomysłu. To zresztą był pomysł nie tyle polityczny, ile taktyczny. Po prostu ja nie znosiłem w
władzy aparatu KC nad telewizją, nad tymi programami informacyjno-komentatorskimi telewizji, wówczas jedynej, i szukałem jakiegoś sojusznika, gdzie by można było odsunąć trochę takich tych propagandystów z PZPR-u. Niekoniecznie twardogłowych, bo tam był bardzo inteligentny Jan Główczyk. W każdym razie, żeby znaleźć jakiekolwiek inne oparcie dla programów telewizyjnych, i to był pomysł nieakceptowany przez Jaruzelskiego, nie rozważany w ogóle. Zresztą na ten temat, ponieważ to coś ostatnio stało się modnym zagadnieniem, to ja felieton napiszę, gdzie szczegółowo w nie o tym napiszesz, opowiem. Tak, opowiesz. Pan Artur Winiarski pyta. Wiadomo, że pan Urban jest kolekcjonerem sztuki. Jakie są jego artystyczne zainteresowania? Nie chodzi o konkretne nazwiska, tylko o właśnie estetyczne zamiłowania. To moja żona, nie ja. To jest obojętnie, czy wizualnie? Jak na słowo sztuka otwieram rewolwer. No a Małgosia jeszcze czuła, czyli to pytanie do Małgosi. Pani Jadwiga Koksa. Nie chcę wchodzić w osądzanie pana Urbana, bo nie jestem od tego. Wiem tyle, że jest absolutnie niebanalną osobą, która przeżyła dużo i namąciła zapewne niemało. Bardzo ciekawi mnie, jak kształtowała się jego osobowość. Gdy pan Urban zostawił po sobie szczerą, wręcz ekshibicjonistyczną biografię, byłaby ona skarbem, studiem przypadku. Ciekawi mnie, skąd u niego ta awersja do kleru, czy miał w dzieciństwie styczność z paskudnym księdzem, czy miał w młodości przyjaciół? Czy był prześladowany z powodu narodowości? Osobiście, czy w czasie wojny uciekał, to oczywiste. Trochę już o tym mówiliśmy. Czy pan Urban jest rzeczywiście takim cynikiem, na jakiego pozuje, czy to tylko jego maska? Czy pan Urban wstydzi się swojej przeszłości? I pytanie, które zawsze się pokazuje, czego żałuje? A ty już odpowiadałeś w Gazecie Wyborczej, że jesteś jak Edith Piaf, tylko bez tego głosu i niczego nie żałujesz. Tak. A do którejś z tych pytań byś się miał... Ja odsyłam panią Jadwigę do tej książki, o której mówimy, Wywiadu rzeką z Martą Stremeską, i tam właściwie jest odpowiedź na wszystkie pytania. Ale może skąd ta awersja do kleru? No ona wynika wyłącznie z roli kleru w polityce i społeczeństwie. Oraz wyłącznie z niechęci do wszelkiej wiary, wszelkiej religii, nie tylko katolickiej i nie tylko chrześcijańskiej, ale każdej innej w tym samym stopniu. Wobec tego pytanie, nie było żadnego księdza, z którym miałbym. Jedyny ksiądz, jakim miałem w życiu do czynienia w dzieciństwie, był bardzo mądrym, porządnym i fajnym człowiekiem, i ja go odwiedziłem współcześnie. Znaczy nie, on już nie żyje dawno. Tak. Tylko w jakiejś współczesnej epoce w Koźlu, gdzie on z Ukrainy został przesiedlony razem ze swoją trzodą. No i bardzo serdecznie sobie pogadali, wspominając dawne czasy, i on zresztą był na tyle nietypowy, że mówił, że tutaj w porównaniu z tą ukraińską wsią, gdzie był proboszczem, tutaj, jak on w Koźlu ma wręcz jakieś resztki zamku poniemieckiego jako parafię
i swoją, znaczy swoją siedzibę. I samochód ma syrenkę. Syrenkę. Czyli to było dawno jednak. Mhm. Tak. No to w ogóle jest innym człowiekiem i uważa to za jakiś wielki życiowy awans i korzystną od zmiany. Mhm. Więc tak szczery i mądry ksiądz. No i oczywiście ten, który ci biegł, żeby ci rękę ściskać. To też dobre doświadczenie. Tamten to był głupi i nieświadomy. Nieładnie, Jurek. Pan Marcin NC. Krótkie pytanie. Czy uważa pan siebie za dobrego człowieka? Pozdrawiam gościa i panią Monikę. Na pewno nie uważam siebie za dobrego człowieka. I w ogóle nie znoszę, nie uznaję tej kategorii dobrych ludzi. Dobrzy ludzie, jak wiadomo, są najgorszymi świniami. W jakichś okolicznościach, kiedy ta ich świńskość ma szansę się ujawnić. I przeciwnie, świnie okazują się czasem altruistami. Są altruistami lub w każdym razie postępują jak nie altruistycznie, to wbrew schematowi, który ich osądza. To znaczy nawet w SS byli dobrzy filosemici. To dość nietypowe. Pan Dawid Andrzej Bodych. Panie redaktorze, nasuwa mi się wiele pytań. Jednakże chciałbym zapytać o jedną kwestię, na którą oczekiwałbym odpowiedzi konkretnej, bez niepotrzebnego owijania w bawełnę. Czy Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa? Mam nadzieję, że skoro jest pan tak bardzo cynicznie nastawiony do spraw tego świata, to nie omieszka pan odpowiedzieć bez obaw o potencjalne konsekwencje. Jeżeli zaś będzie pan próbował przekonać widzów, że rzecznik rządu nic nie mógł wiedzieć, to z pewnością nie świadczyłoby to dobrze o pańskiej przenikliwości. Pozdrawiam, Andrzej Bodych. To nie jest kwestia przenikliwości, to jest kwestia posiadania lub nieposiadania wiedzy. Ja na to tylko mogę odpowiedzieć, że w ogóle Służba Bezpieczeństwa nigdy nie poinformowała mnie o kimkolwiek, że jest lub nie jest agentem. Mm-hmm. To było po prostu niemożliwe. Ja byłem jawnymi ustami rządu i z tymi tajnymi nie miałem nic wspólnego. To była jakby inna praca, inna dziedzina. I w żadne tajemnice policji politycznej nie byłem wtajemniczany. I tak jest we wszystkich najgorszych nawet reżimach na świecie. No tak, pisałeś nawet, że właśnie o stanie wojennym też się dowiedziałeś w ostatniej chwili, a bardziej coś mogłeś podejrzewać, bo widziałeś tych generałów, którzy były pełne popielniczki papierosów i siedzieli, że coś knują, jak powiedziałeś. I wtedy twój ojciec też palił. Tak, bardzo krótko, przez kilka miesięcy, ale wtedy palił, to prawda. Wiesz co, jeszcze tu się pojawią, bo to... Ale ty... Bo mnie na przykład Lecha Wałęsy to jest obecnie żal. Że z jakiegoś bohatera narodowego, no to stał się za sprawą książki chociażby pana Gontarczyka i Cęckiewicza, no właśnie sprowadzony do roli agenta, ale jakby nawet nie o to chodzi, tylko pewna jego aktywność, którą no cały czas niestety jakby na swoją niekorzyść utrzymuje. Zresztą wyście zaś mu zaproponowali, kiedy on mówił, że nie ma pracy, że zaproponowaliście, żeby przyszedł pracować do niej, tak? No to był żart. No wiadomo. Ale z tej książki wybierasz, że tak, że właśnie Michnika polubiłeś, Kuronia polubiłeś, a Wałęsy właściwie nigdy nie lubiłeś. Pierwszy twój kontakt z Lechem Wałęsą był nie kontaktem bezpośrednim, tylko ze spotkania z nim przyjechał Andrzej Wróblewski i go naśladował. No i właśnie mówił, że on jest jakby tam no, bardzo pewny siebie, jest bufonem i tak dalej. Dobrze, jak nie lubiłem Wałęsy, tak nie lubię Wałęsy. I jak lubiłem Kuronia i Michnika, tak lubię. I
niespecjalnie trzeba to wyjaśniać, no bo to w ogóle przymiarka byłaby czymś absurdalnym. No i jedźmy dalej. Okej, dobrze, zostawimy już wobec ja tego nie chcę Lecha Wałęsę. Charakteryzować Wałęsy, bo... Mm-hmm. Dobrze, Jurku, to ja ci wobec tego przekażę, tutaj są te pytania, to odłożę, bo tu już byli patroni. I przyjrzyj sobie i zaznaczymy, na które kilka pytań chciałbyś odpowiedzieć. Ja ci już daję okulary. Robimy stop. Spróbuj, czy moje będą dobre. Czy Urban uznaje w swoim życiu jakiekolwiek wartości nadrzędne poza wygodą i dostatkiem, no i psem? Tak, uznaje wartości nadrzędne. Takie jak umiłowanie teoretyczne, a jak był po temu czas praktyczne, wolnej miłości, jak równouprawnienie homoseksualistów i heteroseksualistów, jak poza psem to również lubię swoją suczkę Felę. I koty. No koty to już, no koty mnie nie pytają. Ale koty oczywiście. Uznaję za wartość nadrzędną antynacjonalizm. Kosmopolityzm? Kosmopolityzm. Co jeszcze? No długo by mówić. MMM. Czy na przestrzeni 30 lat tak zwanej wolnej Polski moje poglądy uległy zmianie i w którą stronę? Tak. Byłem wrogiem liberałów, a dzisiaj jestem bardziej liberałem niż lewicowcem. Na to oczywiście miała wpływ narastanie mojej zamożności, ale także rozczarowanie do lewicy. No i już. I już. Lopez 991-26. Czy narodowi wybranemu w cudzysłowie należy się wypłacanie jakiegokolwiek odszkodowania? I proszę zapytać o zdanie gościa w związku z ustawą jakąś tam, ale... 447. Aha, 447. W ogóle uważam, że żadnemu narodowi nie należy się żadne odszkodowanie. Odszkodowanie może dotyczyć ludzi, ale w żadnym razie jakiś skupisko w tym narodów. W związku z ustawą 447 uważam, że nie należy się ani odszkodowanie Żydom za ich domy i piernaty, bo minęło już za dużo czasu, żeby istnieli prawdziwi spadkobiercy zainteresowani pierzyną czy poduszką, jak i nie należy się żadne odszkodowanie Polsce ze strony Niemiec za bardzo za hitlerowską okupację, która była bardzo dawno temu. I w ogóle uważam, że po pół wieku żadne odszkodowanie, także indywidualne, nie należy się już nikomu. Że powinno być ograniczenie wszelkiej
możliwości mówienia nawet roszczeń, o odszkodowaniach po pół wieku. Wszystko? Wszystko. Wszystko. Jurek, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że strasznie się nie zmęczyłam. Bardzo ci dziękuję, bo wiem, że już tak nie bardzo chętnie udzielasz wywiadu. Też dziękuję bardzo Małgosi. No to ja bardzo dziękuję. Małgosi, która tutaj pośredniczyła i mam wrażenie, że może cię namówiła też. No i ja żałuję, że jest nas tak wielu na planie, że nie mogę zaprosić wszystkich na kolację. Czy ty jesteś osobnym samochodem? Ja jestem tak, taksówką. Tak. Ale wiesz co, to jak mówisz teraz o kolacji, to ja przypomnę tobie i przypomnę państwu, Małgosiu, o tym mówiłam, kiedy przyszłam. Pamiętam twoje 80. urodziny, które się odbyły. O, to dawno temu. 3 sierpnia będzie 8. rocznica i pamiętam tutaj licznie zgromadzonych gości, którzy bardzo się wysilali i na kartkach mieli wcześniej napisane przemówienia dla ciebie. Starali się być bardzo dowcipni. Trochę towarzystwo tak się śmiało, trochę na siłę, bo nie zawsze to wychodziło. I na koniec ty wyszedłeś, wziąłeś mikrofon i powiedziałeś, że bardzo dziękuję za wszystkie życzenia i chciałbyś skorzystać z okazji, żeby wszystkich tutaj zgromadzonych zaprosić w przyszłym roku na swój pogrzeb. No i rozczarowali się, skurwysyny. Primatini, skurwysyny. Dobrze, że tych przekleństw jest, bo ja w ogóle miałam taką prośbę wtedy na początku do ciebie, ale w końcu zapomniałam, żeby w ciągu pierwszych 10 minut nie padały słowa uważane za wulgarne, ponieważ wtedy YouTube może usunąć odcinek. Ale udało się nam, że dopiero w drugiej połowie te słowa... No zresztą skurwysyn to jest, chyba nie jest wulgaryzm. No, myślisz, że eufemizm? Dzięki, Jurek, serdecznie. To ja ci bardzo dziękuję. Było bardzo miło. Poczekaj jeszcze, bo jeszcze widzę, chcę podziękować. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wszystkie pytania. Czekam oczywiście, jak zawsze, na wasze komentarze. Na pewno będą bardzo zróżnicowane, tak jak reakcje na to, że tę rozmowę będziemy nagrywali. Był tak zwany i oburzink ogromny, ale też i u wielu widzów entuzjazm, szczególnie tych, którzy już prosili prawie od początku powstania programu, żeby Jerzego Urbana zaprosić. Jak zawsze czekam na komentarze. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. Nie przyłączam się. Do widzenia. 'Drogie dzieci, a teraz będę tłumaczył taśmę pana Obajtka z telewizyjnego języka pruderyjnego na polski język dziecięcy. Pi-pi, to chuj. Pi-pi-pi, to kurwa. Pi-pi-pi, to pierdolić. Pi-pi-pi, to pizda.